pierwszy festiwal młodych twórców w Krakowie. Będziecie mogli poznać artystów z dziedziny muzyki, plastyki, literatury czy filmu, a my w Radiu Pryzmat postaramy się przedstawić ich sylwetki i dzieła w wywiadach. To wszystko będziecie mogli usłyszeć w audycji Twórcza Szuflada w piątki o godzinie 20:00. Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Twórcza szuflada. Cześć, witajcie. To jest audycja Twórcza szuflada, a mówi do Was Kamil Latuszek. Jest to pierwsza audycja z tego cyklu w nowym roku, ale zarazem już ostatnia, mówiąca o Festiwalu Młodych Twórców, o twórczości tych artystów. Ja dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów z muzykami oraz do wysłuchania ich twórczości, ponieważ każdy z muzyków, zespołów przygotował jeden utwór, który będziecie mogli usłyszeć na naszej antenie. Moimi rozmówcami byli Karol Miernik jako Kerl Mryszna, duet Unacceptable Name Walentyna Masłowska wraz z zespołem oraz Obywatele DT. No i nie przedłużając, zapraszam już na pierwszego rozmówcę, którego zapowiedziałem, czyli będzie to Karol Miernik, Kerl Mryszna, a po rozmowie będziecie mogli usłyszeć jego utwór. Podczas dzisiejszej audycji jest ze mną Karol Miernik. Bardzo serdecznie Cię witam. Witam. Karol jako Kerl Mryszna, bo taki jest Twój pseudonim artystyczny, zgłosiłeś się do Festiwalu Młodych Twórców. No i pierwsze pytanie, które zadaję każdemu z uczestników, to jest takie, że skąd w ogóle wziął się pomysł na zgłoszenie na ten festiwal? Czy ktoś podrzucił Ci linka, czy może sam znalazłeś informację? Wiesz co, ktoś z moich znajomych dał na Facebooku, nie, moja koleżanka, która robi plakaty, właśnie zainteresowała się tym festiwalem i powiedziała, żebym też coś podrzucił, bo też mają dział muzyczny. Na kanale YouTube'owym festiwalu można znaleźć wykonania Twoich utworów Off, Cukier oraz Bossa, natomiast nasi słuchacze będą mogli posłuchać czegoś nowego od Ciebie. Czy jakbyś mógł zdradzić już kilka szczegółów na temat tego utworu, nad którym pracujesz? Tak, oczywiście. To będzie utwór świeży, bo dotychczasowe utwory są, powiedzmy, sprzed roku napisane i tak naprawdę tekst już jest właśnie trochę przeterminowany, a dorobiłem do nich po prostu muzykę, a teraz to, co będzie właśnie ode mnie nowego, to będzie taki powiew świeżości i raczej tutaj nie będę się zamykał w żadną koncepcję, czy to będzie jakiś gatunek muzyczny. I tam po prostu będzie wszystko tekstowo. No to wszystko to jest taka, powiedzmy, nie wiadomo. To dopiero wyjdzie, jak będzie to połączenie jakby słuchacza z muzyką. Trudno powiedzieć mi. To jeszcze tak w kwestii wyjaśnienia dla słuchaczy, że rozmawiamy jeszcze właśnie, jakby proces twórczy numeru Karola jest w trakcie realizacji, a rozmawiamy trochę wcześniej niż audycja jest emitowana. Kolejnym pytaniem jest takie zainteresowanie muzyką. Skąd się u Ciebie wzięło? Czy jesteś samoukiem, czy też może kształciłeś się w tym kierunku? Zaczynałem jako samouk i tak naprawdę najwięcej czerpałem, uczyłem się od moich znajomych, którzy też grali. Jakby razem dżemowaliśmy i przechodziliśmy przez tą muzykę. A potem jakby drogi zaczęły się rozchodzić, więc pomyślałem, że warto by było coś jeszcze do tej muzyki dodać, jakiejś takiej teorii czy takiego po prostu elementu szkoły. I znalazłem się wtedy w szkole jazzowej, krakowskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej. Tam na instrumencie basowym grałem i to była przygoda chyba, która trwała 1,5 roku. Potem zrezygnowałem.
Ale dużo się dość nauczyłem, jeżeli chodzi o jazz, jak komponować muzykę, to chyba w szczególności. No i poznałem dużo ciekawych osób i dużo naprawdę mi to dało. Potem właśnie chciałem się dostać na Józefińską na pianino, bo stwierdziłem, że właśnie jakby kształcenie się to jest... Zawsze byłem jakby przeciwnikiem jakby szkolnictwa, w sensie muzycznego, że zawsze to gdzieś wychodzi od siebie i tak dalej, ale jak zacząłem coraz bardziej wchodzić w jakieś skomplikowane kompozycje, bardziej w muzykę klasyczną, w jazz, to na pewno szkoła ułatwia, więc dlatego zdecydowałem się, żeby tam jakby zdawać, ale się niestety nie dostałem. I wtedy zdecydowałem, że nie chcę zostawać jakby bez żadnej szkoły w tamtym roku i poszedłem do szkoły wokalnej, więc taki trochę dziwny rozstrzał, bo miałem grać na gitarze basowej, na pianie i jeszcze śpiewać. No i jakby wydaje mi się, że to już wszystko, co mi wystarcza. Teraz tak naprawdę uczę się dużo z YouTube'a, tak naprawdę, jeżeli chodzi i z książek. Więc podstawy mam teraz, wszystko mogę jakoś tak sobie sam ogarnąć. W swoim bio napisałeś, że współpracujesz z Teatrem Powidok oraz tworzysz muzykę do filmów krótkometrażowych. Czy takie współprace poszerzają twoje horyzonty? Możesz się w nich również jakoś odnaleźć? Tak, szczególnie z teatrem. Jakby teatr wymaga ode mnie teraz szczególnej różnorodności tak naprawdę, bo zaczęliśmy podczas pandemii taką serię interpretacji różnych tam tekstów i próbowaliśmy to przekazać właśnie w odsłonie różnych stylów takich muzycznych i robiliśmy właśnie piosenkę taką stricte metalową, disco polo, coś takiego disco, takiego z fajnym bicikiem. Co tam jeszcze było? Reggae, jakieś trapy, hip-hop i jeszcze utwór taki klasyczny na operę będziemy teraz robić. Więc tak naprawdę to teraz będzie wychodzić druga seria. Pierwsza już jest tam na naszej stronie, można tam sobie zobaczyć na stronie Teatru Powidok i zobaczymy, co tak naprawdę teraz wyjdzie. Na spektaklach dużo się nauczyłem takiej różnorodności pracy tak naprawdę z aktorami i z tym, co się dzieje na scenie. Musiałem uważnie patrzeć, jaki klimat jest na scenie, bo dużo improwizowałem i podkładałem tam po prostu aktorom tło. No to faktycznie jest ta różnorodność, o której mówisz. A jakbyś miał określić, w którym stylu czy też gatunku czujesz się najlepiej, to jaki to byłby styl? Czy nie dasz się tak zaszufladkować w jednym i raczej uważasz się za wszechstronną osobę? Wydaje mi się, że na pewno nie byłoby to reggae, bo sprawiło mi dużo jakby problemów, bo nie wiedziałem totalnie, jak ugryźć ten temat. Ale posłuchałem parę utworów Boba Marleya, złapałem ten jakiś groove i nagrałem to. Wydaje mi się, że najłatwiej mi się robi utwory, które są bardziej smutne niż wesołe, to na pewno to taka kategoria jest. I jeżeli chodzi o styl, to dla mnie nie ma to znaczenia. Ale jeżeli chodzi o emocje, to bardziej te mniej radosne, można powiedzieć. A jeśli chodzi o takie inspiracje muzyczne, są twórcy, którymi się inspirujesz w swojej twórczości lub które miały wpływ na to, jak się teraz rozwijasz? Tak, na pewno jest ich wiele i jakby co pół roku widzę, że jest dosłownie nowy bagaż tych ludzi, którzy mnie inspirują. Coraz to nowe gatunki się pojawiają, o których kiedyś bym nie pomyślał. Ale zaczynałem od Beatlesów. Ja często powtarzam, że to oni mi pokazali mniej więcej, jak z muzyką można się super bawić i jak też muzyka może się zmieniać, podejście do muzyki, jak to widać w ich twórczości. A obecnie to bardzo lubię głównie zagraniczną muzykę, chociaż też są pewne postacie w Polsce, które mnie interesują.
i słucham. Z takich zagranicznych ostatnio bardzo często słucham muzyki Nilsa Frama. Bardzo ciekawa postać. Ma świetne podejście do muzyki jakby klasycznej. Miesza to z taką elektroniką, robi to w świetnym stylu. Polecam sprawdzić jego nowe nagrania. James Blake, też właśnie ciekawe ma podejście, jeżeli chodzi o muzykę, tylko że on już tutaj śpiewa. Radiohead jest dla mnie takim też ważnym zespołem. Słychać to w mojej muzyce. A z polskich wykonawców bardzo lubię muzykę Dawida Podsiadło. To jest trochę dziwne, bo on jest bardziej taki wesoły. Można tak powiedzieć, może nie do końca. I lubię bardzo jakby zespoły, które są w takim, no nie wiem, w undergroundzie, coś w tym stylu. Lubię małe zespoły. To jeżeli chodzi, to tu właśnie chodzi mi o polskich wykonawców, to małe zespoły. Jeszcze na koniec takie pytanie, czy masz jakieś profile w mediach społecznościowych lub kanał na YouTubie, gdzie można posłuchać twojej twórczości? Tak, można mnie znaleźć na Facebooku, tam wszystko wrzucam, co ląduje na YouTubie i na SoundCloudzie. No i na Facebooku się nazywam po prostu Kare Mryszna. I tam po prostu z tej strony przekierowuję w jakieś inne linki i tam jest wszystko, co można znaleźć. Na SoundCloudzie są utwory, które są stare i przeterminowane, powiedzmy. Jeszcze jak początki, powiedzmy, zostawiłem to, a na YouTubie staram się wrzucać teraz takie nowsze rzeczy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, Karolu. Moim gościem był Karol Miernik. Również dziękuję. Pozdrawiam. Twórcza szuflada. Karol przygotował dla naszych słuchaczy utwór Hashtag, więc teraz gramy go na antenie Radia Pryzmat. W lustrze jestem podobny do obrazu, który wymarzony. Zniekształca go każde słowo. Złe ego, szary sam. Złe ego, szary sam. Złe ego, szary sam. No tak. W gronie ludzi przeróżnych zdania ułożone tracą sens, więc zamykam usta i oczy i słyszę fałsz scenę, żart, cześć. Fałsz scenę, żart, cześć. Fałsz scenę, żart, cześć. Nie kłamię, nie proszę, nie jestem reklamą. Ja tylko tańczę i piszę pieśni pod syntetyczne dźwięki. Są nas miliony, każdy chce być inny i pilny w tym, co robi. Uwieczniony uśmiech, a pod nim widnieje napis: prawdziwy, silny, bogaty. Prawdziwy, silny, bogaty. Prawdziwy, silny, bogaty. A ja jestem winny swojego nastroju. Podłączony 2-4 i tylko kosmos ugasi niepokój. Na filmach ukazany został nam ten stan. Błogi, znikąd widzę świat. Nie kłamię, nie proszę.
nie jestem reklamą. Ja tylko tańczę i piszę pieśni pod syntetyczne dźwięki. Nie kłamię, nie proszę, nie kłamię, nie proszę, nie kłamię, nie proszę, ja tylko tańczę. Twórcza szuflada. Zapraszam do wysłuchania drugiej rozmowy. Będzie to rozmowa z Antoniną i Fryderykiem, tworzącymi duet Unacceptable Name. Są ze mną Antonina Krasucka oraz Fryderyk Lutyński, którzy tworzą duet Unacceptable Name. Na swoim Instagramie napisaliście w opisie, że niestety żadne media nie zaakceptowało naszej niewymownej nazwy. Czy my jesteśmy jako Radio Pryzmat pierwszą stacją radiową, pierwszym medium, które zostało jakby wypowiedziane, tak? Wasza nazwa duetu? No powiem tak, jeśli chodzi o takie media i wypowiedzenie tej nazwy, to tak. Historia tej nazwy jest taka, że chcieliśmy się nazwać jakby takim podwójnym uśmieszkiem stworzonym z dwukropka i dwóch nawiasów, ponieważ jest to... powiedzmy taki wyraz nie tylko może takiego serdecznego uśmiechu, ale też troszeczkę ironicznego, sarkastycznego czasami, w zależności od kontekstu wypowiedzi. No i ja często też używałam właśnie takiego znaczku. No i chcieliśmy się tak nietypowo nazwać, natomiast niestety żadne media, czyli ani Instagram, ani YouTube nie pozwoliło na to, żeby nazwa składała się z samych znaków, bez słów. Dlatego nazwaliśmy nasze wszystkie kontenty Unacceptable Name. No i tak już zostało, no bo tak wygodniej się też mówi. Czyli wychodzi na to, że ja trochę inaczej to zrozumiałam, bo po prostu myślałam, że ta trudność w wypowiedzeniu waszej nazwy, jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, a chociaż myślę, że nawet jeżeli ktoś zna, to może sprawić problemy. I myślałam, że to jest właśnie ta trudna nazwa, którą ciężko wypowiedzieć. Nie, nie, nie. No, jakby generalnie geneza tego leży właśnie w tych znaczkach, w tym, że to było ciężkie do zaakceptowania przez inne media. Więc najpierw myśleliśmy, żeby po prostu tak nazywać nasze kontenty, ale też ludzie nie potrafiliby wypowiedzieć tej nazwy z samymi znaczkami, więc zostało tak. Powiedzmy, że został taki mini łamaniec językowy, przynajmniej dla mnie. Dokładnie. Ja muszę przyznać, że troszkę sprawiło mi to problemów, ale też cieszę się, że poznaliśmy genezę jakby nazwy i przekształcenie tego na coś, co można jakby wymówić. Dużo, dużo osób jak ty też ma właśnie problem z wymówieniem tej nazwy, więc to, co zauważyłeś, jest jak najbardziej też takim drugim dnem tej nazwy. Dokładnie. No to poznaliśmy genezę, czyli już jakby trochę wiemy o was. A skąd w ogóle u was się wziął pomysł na to, żeby wziąć udział w Festiwalu Młodych Twórców? Czy ktoś ze znajomych podesłał wam informację, czy wy może znaleźliście gdzieś te informacje w internecie? Ja znalazłem tą informację, przeglądając gdzieś tam Facebooka, szukając różnych właśnie alternatyw do pokazania się gdzieś z naszą muzyką. To było niedługo po wydaniu naszego pierwszego kawałka Splin i wysłałem Tosi właśnie linka do tego festiwalu i uznaliśmy, że to jest dobry czas, dobra chwila na to, żeby pójść do przodu. No właśnie, bo napisaliście w swoim takim bio, że jesteście dwuosobowym zespołem i tworzycie muzykę od kilku miesięcy, więc wasze drogi muzyczne rozumiem, że dopiero niedawno się jakoś zeszły. Tak, to w ogóle rozpoczęliśmy naszą działalność po skończeniu matury, którą pisaliśmy w tym roku w czerwcu. I wtedy dopiero tak stwierdziliśmy, że fajnie by było coś zacząć robić. Też ja przyszłam do Fryderyka, żeby po prostu się pobawić trochę muzyką, no ale stwierdziliśmy, że dobrze nam się pracuje, mamy podobną estetykę, mamy dużo pomysłów i cały czas się nakręcamy i napędzamy i wymyślamy coś nowego, więc stwierdziliśmy, że zaczniemy taką dłuższą współpracę.
No i tak jakoś się zaczęło toczyć, że teraz się spotykamy tak przynajmniej raz w tygodniu, żeby robić coś nowego, napędzamy się, nakręcamy, to nam sprawia bardzo dużo radości. A skąd w ogóle się wzięło u Was zainteresowanie muzyką w Waszym życiu? U mnie w sumie od dziecka, od szkoły muzycznej w sumie. Poszedłem do szkoły muzycznej na Józefińską. Tam spędziłem 2 lata na harfie, ale zrezygnowałem, bo się okazało, że to nie było coś dla mnie, że szkoła muzyczna, że odgrywanie jakby utworów, bycie odtwórcą. Wcześniej też grałem trochę na pianinie w Domu Kultury i przez ten długi czas, cały czas grałem tam od 6 roku życia i gdzieś tam koło 13 lat zacząłem tworzyć jakieś swoje kompozycje na piano. I tak w sumie z ciągiem tych lat cały czas grałem. Zacząłem się uczyć też gry na gitarze sam. I mój tata ma też zespół o nazwie Ryszard Krynicki i Rdzeń 2, do którego dołączyłem w 2018 roku. I tam gram na klawiszach. No i tak w sumie też wybrałem się na studia w tym roku na Uniwersytet Śląski na kierunek muzyka w multimediach, gdzie mogę w sumie rozwijać to, co uwielbiam, czyli kompozycję wszelką do filmów, do gier, jak i po prostu realizację dźwięku i komponowanie właśnie muzyki alternatywnej, popu, rapu i wszystkich takich ciekawych gatunków. U mnie wyglądało to tak, że od przedszkola rozwijałam się tak bardziej wokalnie. No w przedszkolu miałam różne zajęcia z tym związane, tam też właśnie wychowawcy zauważyli, że no mam poczucie rytmu i dobry słuch. Zaczęłam chodzić też na pianino w szkole podstawowej, natomiast zrezygnowałam, no bo byłam dzieckiem i podejmowałam trochę głupie decyzje czasami. Chciałam się bardziej bawić niż pracować. Następnie po prostu sobie śpiewałam pod prysznicem, że tak powiem. Zaczęłam się uczyć grać na gitarze też sama. No i tak przez ten okres szkolny to sobie przechodziło razem ze mną, ale nie było to nic profesjonalnego. Dopiero w trzeciej klasie liceum zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu prywatnie. No i tam zaczęłam to bardziej rozwijać, pracować nad techniką. W międzyczasie też śpiewaliśmy sobie ze znajomymi i tak dalej, no więc ja zawsze, ponieważ to lubiłam, no to zawsze tam byłam tym prowodyrem. No i tak jakoś zostało to ze mną i postanowiłam, że dlaczego miałabym tego nie robić tak troszeczkę bardziej na serio, a nie tylko pod prysznicem. No i tak troszeczkę nieśmiało jeszcze, ale staram się odkrywać z tym. Na kanale Festiwalu Młodych Twórców są Wasze 3 utwory, Battle of Water, I Like Smoke i Soren. Dla słuchaczy Radia Prysmat przygotowaliście ten 2. Jakbyście mogli w kilku słowach opisać, jak wygląda praca nad tym kawałkiem, o czym on jest i coś od siebie dodać. To jest dosyć zabawna historia, ponieważ na sam festiwal przesłaliśmy zupełnie inne utwory w portfolio niż potem prezentowaliśmy, ponieważ bardzo szybko nam się nudzą pewne utwory i wymyśliliśmy ten utwór na 3 dni przed festiwalem. Polegał on na tym, że ja zaczęłam sobie wymyślać jakiś tekst w momencie, kiedy Fryderyk sobie zaczął wymyślać jakąś muzykę. No i nagle na zasadzie takiego jam session zaczęłam sobie to śpiewać, nucić i powstał taki utwór, który też na nagraniach jest lekko improwizowany, ponieważ no właśnie jest na zasadzie takiego jam session troszeczkę. No i tak generalnie wygląda powstawanie naszych utworów, że siedzimy sobie razem i nagle Fryderyk ma impuls, jakiś pomysł na melodię, zaczyna sobie coś grać, dogrywać różne instrumenty, a ja w międzyczasie przypominam sobie różne sytuacje albo znajduję jakieś moje starsze teksty i zaczynam je sobie nucić i tak powstają nasze utwory. Macie utwory i po angielsku, i po polsku. W której jakby wersji wolicie się bardziej? Czy nie ma takiej dużej różnicy i nawet w śpiewie po angielsku czujecie się dobrze?
Ja osobiście wolę śpiewać po angielsku, mimo że mam jeszcze, prawda, taki lekki kompleks związany z akcentem. Natomiast czuję się wtedy tak troszeczkę bardziej bezpiecznie, ponieważ po polsku czuję takie trochę odkrycie z tym, co śpiewam. A po angielsku też łatwiej mi jest to wypowiedzieć, jeśli śpiewam o czymś rzeczywiście, co bardzo głęboko czuję. Tak samo jeśli chodzi o ułożenie sylab i rytmikę, po angielsku jest troszeczkę łatwiej niż po polsku, więc ja preferuję angielski. Ja z mojej strony mogę dodać, że ja wolę polski, ale jest to właśnie taka ciężka ściana do przebrnięcia, żeby właśnie się otworzyć na ten język, żeby nie bać się przekazywać tego, co chcemy po polsku, bo jesteśmy chyba przyzwyczajeni jako naród właśnie do takiego poetyzowania i tak dalej, przez co niektóre teksty, które po polsku brzmiałyby źle, po angielsku też brzmią lepiej i są bardziej przyjemne dla ucha. Też w drugą stronę jest tak, że niektórych tekstów nie byłabym w stanie ułożyć po angielsku, ponieważ interesują mnie różne trudne słowa i bardzo lubię język polski, bardzo mi się podoba, lubię się bawić słowem, lubię wyszukiwać słów, które mi się podobają. Jest to trochę taki mój znak charakterystyczny, ten język polski. Dlatego są utwory, których nie byłabym w stanie zrobić po angielsku, ponieważ za bardzo jestem przywiązana do brzmienia i do sensu słów po polsku, których po prostu nie ma w języku angielskim. To jeszcze jakbyście na koniec mogli mi powiedzieć o waszych inspiracjach muzycznych. Z mojej strony to będzie na pewno Dawid Podsiadło, To Fit, trochę Billie Eilish, The Dumplings na pewno, jak i również Cortez i Krzysztof Zalewski. Najbardziej inspirują mnie zespół, taki duet polski, The Calls. No mają taką muzykę bardzo ciekawą, że tak powiem. Również The Dumplings. Ostatnio też zaczęłam słuchać trochę więcej muzyki w stylu techno. Bardzo lubię muzykę w ogóle bez słów. Lubię mocne basy, mocne takie bity, brzmienia, ciekawe dźwięki, dość niespotykane. Zaczęłam słuchać, na przykład jest też taki zespół polski Niemoc. Nagrywają też taką muzykę ciekawą. No ja generalnie w takie klimaty idę troszeczkę mniej znane. No i to jest taka moja największa inspiracja. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Moimi rozmówcami była Antonina Krasucka oraz Fryderyk Lutyński, tworzący duet Unacceptable Name. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Twórcza szuflada. Zapraszam teraz do wysłuchania utworu Unacceptable Name, I Like Smoke.
Twórcza szuflada. Kolejną rozmówczynią była Walentyna Masłowska. Tutaj tak w kwestii tylko informacyjnej muszę sprostować, bo podczas wywiadu rozmawialiśmy o innym utworze, który miał być wyemitowany teraz, jednak Walentyna zdecydowała się na to, żeby udostępnić utwór beztwarzowy, który również grali na Festiwal Młodych Twórców. Jest on w trochę innej aranżacji, także zachęcam do słuchania. Jest ze mną Walentyna Masłowska. Bardzo serdecznie Cię witam. Dzień dobry. Razem z czterema jeszcze osobami tworzycie zespół, który brał udział w Festiwalu Młodych Twórców. Oprócz Ciebie w skład zespołu wchodzą Michał Kołodziej, Damian Sąsiadek, Mateusz Szkil oraz Adrian Łazarczyk. No ich tutaj jakby nie ma podczas tej rozmowy, więc też będę Cię chciał wypytać o to, czym się zajmują w zespole, za co są odpowiedzialni, na czym grają. Ale zanim o to jeszcze zapytam, to pierwsze pytanie takie, które zadaję każdemu z uczestników, brzmi następująco, że skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział w tym festiwalu? Czy któryś z Was znalazł taką informację, czy może ktoś ze znajomych Wam podesłał i stwierdziliście, że to może być taka fajna okazja do tego, żeby się pokazać? Tak się stało, że zobaczyliśmy informację o festiwalu na Facebooku. Wysłała to moja koleżanka, to ogłoszenie i postanowiliśmy, że czemu nie, tak? Ponieważ nagrywamy już kolejne kawałki i bardzo nam zależy na tym, żeby się tym dzielić. No to teraz przejdźmy do tego pytania o pozostałych członków zespołu. Jeśli mogłabyś powiedzieć, czym oni się zajmują w tej grupie? Chodzi mi tutaj o konkretne instrumenty, na czym grają. Bo za wokal jesteś odpowiedzialna ty. Tak, jestem odpowiedzialna za wokal. Wszystko, co słyszycie, to jest mój głos. Więc jeśli chodzi o zespół, no to mam wspaniałych ludzi ze sobą pracujących. Jest to Michał Kołodziej, który gra na kontrabasie oraz basie według potrzeby. Jest to wspaniały perkusista Damian Sąsiadek, który też mamy świetny wspólny feeling, jeśli chodzi o klimaty, w których gramy. Mamy też pianistę, świetnego Adriana Łazarczyka, który pomaga po prostu w wielu, wielu też innych rzeczach. Bardzo za to mu dziękuję. Oraz oczywiście Mateusz Szkil, który gra na gitarze elektrycznej lub akustycznej, w zależności od potrzeb i naszej wyobraźni muzycznej. Napisaliście w takiej notce, która została dołączona, że jesteście młodymi osobami zapatrzonymi w muzykę od najmłodszych lat. Rozumiem, że muzyka jest z Wami już większość Waszego życia, ale chciałem się zapytać o to, jak Wasze muzyczne drogi się zeszły, jak powstawał ten zespół? Spotkaliśmy się głównie na studiach i w sumie od tego, jak zaczynaliśmy grać egzaminy razem i obserwowaliśmy, jak nam się pracuje po prostu. Jakoś tak naturalnie to wszystko w sumie wyszło. Podobał się nam ten klimat, w którym piszę piosenki, więc po prostu zaczęliśmy pracować. A jeśli chodzi o gatunek muzyczny, jeżeli byś miała określić to, co gracie, to dałabyś radę go dopasować do jednego gatunku, czy raczej to jest zbiór kilku takich stylów? Bo macie też jazzowy kawałek Oda do Wszechświata w języku angielskim. Czy jazz jest taki dominujący, czy jednak mieszacie różne style, gatunki? Myślę, że jeszcze nam się w trakcie okaże, jaki to będzie styl. W tej chwili kształtujemy go. I oczywiście na pewno jazz jest takim gatunkiem, który nam gdzieś tam z tyłu głowy ciągle gra, ponieważ po prostu studiujemy jazz. Pozostałe kawałki to są właśnie takie inspiracje, gdzieś tam to, co w duszy gra i to przekazujemy. Ale myślę, że za jakiś rok na pewno ukształtujemy się bardziej. Czyli można też powiedzieć, że trochę eksperymentujecie, próbujecie jakichś dźwięków i co z tego wyjdzie, no to właśnie się okażemy za powiedzmy ten rok. Tak, szukamy jeszcze różnych brzmień nowych, instrumentów. Teraz zaczęliśmy pracować trochę z elektroniką. Zobaczymy, po prostu zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Na kanale Festiwalu Młodych Twórców pojawiły się Wasze dwa utwory, Beztwarzowe oraz Zapach Mięty. Czy jeszcze jakieś utwory, które macie w swojej kolekcji, można gdzieś znaleźć poza tymi dwoma?
Tak, mamy nasz YouTube kanał i zapraszamy bardzo serdecznie. Również mamy Facebooka, publikujemy tam nasze bardziej codzienne, takie codzienne życie, wyrywki, oraz też Instagrama mamy, chociaż bardziej takiego personalnego mam Instagrama i ja akurat, że tak powiem, odsłona mojego życia i do tego odsłona życia zespołu tam się znajduje. Dla słuchaczy Radia Pryzmat przygotowaliście świeży numer, który jest w trakcie tworzenia, w zasadzie już może nawet na ukończeniu. Jeżeli mogłabyś zdradzić kilka szczegółów, o czym jest ten utwór, jak brzmieniowo on będzie grał i no może jakieś kulisy powstawania. Będzie to piosenka o miłości, może nie do końca jakiejś konkretnej, natomiast właśnie taką będzie pytaniem i odpowiedzią, czym jest miłość. Natomiast jeśli chodzi o nagrania, to i też takie za kulisami, co się działo, to oczywiście ta sytuacja nasza kwarantannowa za dużo nie pozwala, więc ograniczyliśmy ilość instrumentów i będzie to wersja akustyczna na razie. Oczywiście do albumu dołączymy już jak on będzie, zrobimy pewnie jakąś inną wersję. Natomiast będzie to taki kachon, będzie właśnie pianko, wokal, bas, czyli tak bardzo prosto i przejrzyście. Masz jakieś inspiracje muzyczne, może macie jakieś inspiracje muzyczne, które podpatrujecie, tworząc własną muzykę, albo czy są jacyś wykonawcy, muzycy, zespoły, którzy mieli wpływ na to, co teraz tworzycie? Jeśli chodzi o mnie, to nie mam kogoś takiego, na kogo bym patrzyła po prostu i tak w sumie było od zawsze. Co planujecie w przyszłości? Wiadomo, że dla muzyków jest to trudny rok, być może ten następny będzie, zapewne część z Was ma nadzieję, że będzie lżejszy, ale jakby poza tym wszystkim, czy planujecie właśnie wydać jakąś płytę, jakieś koncerty, coś już zaczyna się tworzyć? Tak, oczywiście. Piszemy kolejne utwory, po prostu składamy je na razie do szufladki, jakąś część wydajemy w internet, ponieważ tylko taka możliwość u nas zostaje na razie. No i robimy to głównie dlatego, żeby o nas nie zapomnieli, że tak powiem. A jak tylko to wróci do normy, na co oczywiście bardzo się spodziewamy, że będzie niedługo, to ruszamy. To ruszamy z pełną mocą i po to w sumie teraz się przygotowujemy, żeby po prostu wtedy już być na 100% gotowymi dla naszych słuchaczy. W kwarantannie mamy mniej bodźców po części i jeśli można sobie pozwolić na to, żeby się troszkę tak ograniczyć od życia takiego bezpośredniego, mieć mniej kontaktu z ludźmi i można to właśnie wykorzystać do pisania i to chyba jest takie jedyne, co w sumie muzykom może się przydać. Moim gościem była Walentyna Masłowska. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Twórcza szuflada. Do przodu poszłaś, trudno cię poznać. Bez twarzy raźniej, bez twarzy prościej żyj. Życie świtem mgłą. Temu, kogo kochasz i kogo znasz, temu, o kim myślisz w niebo wzięci, bez jego tchu i tlenu, bez pamięci. Bez zarzutów będę ja z tobą żyć, wiarą, prawdą będę ci służyć, z tych obiecanych wyciągniesz tacanki i po nich tylko jedno pozostanie, to nic, to nic, ja nie kochasz mnie. Nic,
niejasna dla rozumu, znaleźć jak swojego wśród tłumu ja. Beztwarzowa w tobie odpowiedź da, wypij i wypełnij się nim do dna. Szuflada. No i na koniec zostało dwóch panów, łącznie trzech, którzy tworzą Obywatele DT. Z dwójką z nich miałem przyjemność porozmawiać. Po wywiadzie usłyszymy utwór Dopalacze. Moimi ostatnimi rozmówcami są Obywatele DT w składzie Norbert Giza oraz Ryszard Strep. Bardzo serdecznie witam was, panowie. Cześć. Cześć, witamy. Oprócz wspomnianych dwóch osób w skład jeszcze wchodzi Jakub Dybowski. Pozdrawiamy Kubę. Przejdźmy do pierwszego pytania, które słyszy każdy rozmówca. Dotyczy ono Festiwalu Młodych Twórców. Skąd u was wziął się pomysł na to, żeby wziąć w nim udział? Czy dowiedzieliście się tego jakoś od znajomych, czy może sami znaleźliście informacje o takim wydarzeniu i się zgłosiliście? Więc w naszym przypadku było to tak, że ogłoszenie o Festiwalu Młodych Twórców zobaczyłem na Facebooku podczas standardowego, że tak powiem, scrollowania. Rzuciło mi się w oczy hasło Festiwal Młodych Twórców i od razu jakoś stwierdziłem, że idealnie wpasowuje się w to, co robimy, że da to nam jakąś możliwość zaprezentowania się gdzieś dalej. Więc decyzja o tym, że będziemy chcieli się zgłosić do tego festiwalu, zapadła bardzo szybko i szybko przeszliśmy do działań. Tak, ja bym dodał, że idealnie wpasowaliśmy się w górną granicę przedziału wiekowego dla tego festiwalu. Tak, jeszcze chcieliśmy rzutem zdążyć. Rzutem na taśmę, można powiedzieć. Na YouTube'owym kanale festiwalu są dostępne wasze cztery utwory, Kredytowana Rzeczona, Dopalacze, Proszę Pani oraz Na Papierze. Czy oprócz tych utworów macie coś jeszcze w swoim dorobku? Można gdzieś jeszcze was posłuchać? Aktualnie bierzemy udział w konkursie songwriterskim Czekamy, Czekamy. Można nas posłuchać właśnie na stronie tego konkursu, jak i innych twórców, artystów, którzy biorą udział w tym konkursie. No, konkurs jest nastawiony na kompozycję, nie bierze się tam pod uwagę produkcji muzyki. Jest to utwór Miłość, także można sobie tam poskrolować, jest dosyć dużo twórców, także jest z czego wybierać. A większa ilość materiału jest jeszcze na etapie warsztatowym, także wciąż pracujemy nad nowymi kawałkami, które będziemy się starali w miarę regularnie zamieszczać na naszej stronie facebookowej również. Więc idziemy do przodu, no staramy się rozwijać. Nie działacie jakoś bardzo długo, ponieważ początki datowane są na 2019 rok. Jak wasze muzyczne drogi się połączyły? No nasze drogi muzyczne połączyły się siłą rzeczy, ponieważ jesteśmy wszyscy rodziną, kuzynami. I po prostu od najmłodszych lat razem muzykowaliśmy. Też co roku od jakiegoś czasu chodzimy wspólnie na kolędę.
Już to taka, można powiedzieć, tradycja, oczywiście w tym roku drastycznie przerwana. No i mamy nadzieję, że od następnego już będziemy to z powrotem kontynuować. Dwóch z Was jest absolwentami szkoły muzycznej, Ryszard i Jakub. Ty, Norbert, grałeś wcześniej na ulicach w Krakowie i w Tarnowie. Znalazłem też informację, że graliście w barach, na wernisażach oraz jakichś wydarzeniach kulturalnych. Z jakim odbiorem spotkała się Wasza muzyka, Wasza twórczość? Właśnie naszą przygodę w ramach zespołu Obywatele DT, który też funkcjonuje jako zespół, który gra muzykę tła do różnych uroczystości, do różnych spotkań okolicznościowych, wernisaży. I myślę, że pozytywnym takim znakiem tego, że jest zapotrzebowanie na taką naszą muzykę, którą tworzymy, jest to, że otrzymujemy zaproszenia ponownie na podobne wydarzenia rok po roku, więc to nam daje też jakąś taką motywację, że warto to dalej robić. I wśród naszych najbliższych znajomych, rodziny, bo jeszcze nie jesteśmy aż tak rozpoznawalni w szerszych kręgach, jakby przechodzimy pozytywnie testy na jakość muzyki i otrzymujemy mnóstwo zachęt do kontynuowania tego, co robimy. Tak, a wracając jeszcze do wątku ulicznego, też zastanawiamy się, czy po prostu jakoś wspólnie, kolektywnie, bo wcześniej to tylko ja grałem, można powiedzieć, na streetie, no nie wystąpić na jakimś rogu ulic w Krakowie bądź w Tarnowie. Tworzycie muzykę z klimatu bluesa i folku. Pojawia się w waszej twórczości wiele instrumentów, między innymi kachon, harmonika ustna czy też gitara. Kto z was jakby zajmuje się wokalem? Kto gra na instrumentach i na jakich? Jak to u was wygląda? Ja gram na... Ja, Norbert. Gram na gitarze i śpiewam. Jakub jest tutaj najbardziej, że tak powiem, multiinstrumentalnie uzdolniony, ponieważ grała się na tych różnych instrumentach typu kachon, typu harmonika, pojawia się też akordeon w szerszych aranżacjach, różne instrumenty rytmiczne, powiedzmy około tamburynu. Natomiast Rysiek gra na klawiszach. Kilka słów o utworze, który przygotowaliście dla słuchaczy Radia Pryzmat. Jakbyście mogli powiedzieć, jak on powstawał, co to za utwór i o czym on jest? No jest to utwór o nazwie Dopalacze, dotyczy dopalaczy. Wybrałem ten temat, ponieważ jest to takie znamienne dla naszego pokolenia. Narkotyki te tradycyjne, można powiedzieć, że funkcjonują już od dawna. To mi się wydało takie po prostu charakterystyczne niestety dla ludzi w naszym wieku. I o tym napisałem, ponieważ lubimy poruszać tematy trudne, kontrowersyjne, nieoczywiste, takie, które niekoniecznie usłyszy się w radiu. Pierwszym, że tak powiem, lepszym komercyjnym typowo. Macie jakieś inspiracje muzyczne, które was jakby, no nie wiem, motywują, troszkę podpatrujecie ich, tworząc własną muzykę, albo miał wpływ na to, jak ukształtowało was w sensie tak muzycznym? No ja myślę, że nie będę oryginalny i powiem, że Johnny Cash. Ale generalnie szukamy takiej swojej ścieżki tak naprawdę, bo trudno jest się też tak stuprocentowo wstrzelić w kogoś, kim się inspirujemy. Natomiast myślę, że każdy z nas, niezależnie od tego, że działamy teraz wspólnie w zespole, ma różne swoje preferencje muzyczne, które właśnie w ramach spontanicznej gry, też w ramach przerywników na zespołowych próbach gramy, których w wolnym czasie słuchamy, natomiast tutaj w ramach zespołu Obywatele DT chcemy stworzyć jakiś taki swój klimat, który będzie nas w jakiś stopniu godził. Czy poza muzyką w waszym życiu jest miejsce dla czegoś równie ważnego, czym się interesujecie? Wszyscy mają jakieś swoje zainteresowania, wszyscy też pracują zawodowo. Ja na przykład uwielbiam jeździć na deskorolce. Myślę, że to jest moje takie równoważne zajęcie z muzyką. Generalnie myślę, że każdy z nas ceni sobie aktywną formę wypoczynku, co by to nie było, w zależności od sezonu. Lubimy spędzać aktywnie czas na zewnątrz, czy to bardziej wymagający sport, mówię tu o jakimś kondycyjnie wymagających sportach, czy zwykłe piesze wędrówki górskie i nie tylko. Także lubimy po prostu aktywnie spędzać czas. Podczas pandemii macie większy przestój muzyczny. No,
jakby wszyscy też muzycy na to cierpią. A jakie macie plany na najbliższe miesiące? Czy już coś jest planowane, czy jednak czekacie, aż się sytuacja tak troszkę uspokoi? Na razie sytuacja jest dosyć nieprzewidywalna. Zobaczymy, jak te szczepionki będą działać, na ile społeczeństwo właśnie wypracuje sobie tą odporność zbiorową. No, mamy nadzieję, że w miarę szybko będzie można wrócić do normalnego stylu koncertowania. Na pewno jesteśmy głodni koncertowania i przy najbliższej okazji, która się nadarzy, będziemy chcieli ją wykorzystać. Natomiast jeszcze wracając do tego okresu pandemii, to sądzę, że w naszym przypadku, może paradoksalnie, ale nas zmobilizowało do wielu działań, które nie wiadomo, jak by się to potoczyło, gdybyśmy jednak funkcjonowali normalnie, a tak to mieliśmy możliwość trochę przysiąść w domu, ponagrywać kilka kawałków w takich swoich domowych warunkach, zorganizować odrobinę promocji na naszej działalności, więc tak naprawdę to był taki trochę kopniak, który ruszył jesienią i chcemy to przełożyć na większą ilość koncertów w nowym roku, tak szybko, jak to będzie tylko możliwe. Tak, definitywnie czas pandemii nie był dla nas czasem straconym. Myślę, że można nawet się pokusić o stwierdzenie, że trochę na nim zyskaliśmy, ponieważ właśnie zrobiliśmy to, na co wcześniej nie było czasu, czyli ten home recording, nabywanie doświadczenia w nagraniach, w samym procesie nagrywania. No, to jest bardzo ważne dla muzyka. No to ostatnie pytanie jeszcze dla naszych słuchaczy. Gdzie was można znaleźć w sieci, jeżeli komuś by się spodobała wasza twórczość? Oprócz tych wspomnianych 4 utworów na kanale YouTube'owym Festiwalu Młodych Twórców, gdzie można was śledzić? Czyli tak, Facebook, Obywatele DT, YouTube, również Obywatele DT. Na YouTube jest tam jedna piosenka więcej niż na Facebooku, więc też można sprawdzić. A propos pandemii, jest to gorąca szesnastka właśnie z okresu tego challenge'u. I piosenka, której nie ma ani na Facebooku, ani na YouTubie, czyli piosenka Miłość, jest aktualnie dostępna na stronie konkursu Czekamy, Czekamy. No i to jest na razie wszystko jeszcze Instagram, że tak powiem, w drodze. Także na razie te trzy miejsca polecamy. Moimi rozmówcami był Norbert Giza oraz Ryszard Strep z grupy Obywatele DT. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy również i pozdrawiamy słuchaczy wszystkich. Dziękujemy. Twórcza szuflada. Lecz będzie trudno.
chciałby schudnąć do palacze. Biorę co dzień, czasem płaczę. Biorę co dzień, czasem płaczę. Do widzenia. Kończę już swe życie na oddziale, no i siema. Twórcza szuflada. I to już wszystko w tej audycji. Bardzo mi było miło, że byliście razem ze mną. Bardzo się cieszę, że również miałem okazję poznać takich młodych twórców, ich muzykę. No i mam nadzieję, że może kiedyś do usłyszenia na antenie Radia Pryzmat. Był z wami Kamil Latuszek. Do usłyszenia. Cześć. Pa, 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 pa. Twórcza szuflada.